Witamy ponownie z Wyspy Chwar. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Jelsa. Pojedziemy też do miejscowości Wyrbowska i na końcu do miejscowości Starigrad. Teraz chodźmy na spacer po miejscowości Jelsa. Zobaczcie, jak tutaj to miasteczko, mimo że małe, jeszcze nie ma turystyki, a jak żyje. Małe dzieci się bawią, ludzie siedzą na kawie, herbacie, akurat jest niedziela, pełne słońce i mimo że jesteśmy tutaj w kwietniu, to czujemy się już jakby był lipiec albo sierpień, więc chodźmy teraz zobaczyć te trzy małe miasteczka i mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Na Wyspie Chwar znajduje się taka zagroda, park, gdzie jest wiele osiołków. W Jelsie znajduje się taki pomnik osiołka i najwyraźniej to przynosi szczęście, ponieważ wszyscy na nim siadają i jest taki wytarty, więc ja też siadłam i bardzo fajnie tutaj jest, nie powiem, że nie. I w opisie tego filmu bądź na filmie dodamy Wam linka i screena na mapie, gdzie się znajduje to miejsce. My tam wczoraj byliśmy, ale było już późno, robiło się ciemno, a żeby dojść do tego miejsca, gdzie te osiołki się znajdują, to jest taki spacer około 4-5 kilometrów. No ale jeszcze tutaj na pewno nieraz przyjedziemy, więc je nagramy. A teraz mamy pomnik, czy taką rzeźbę i możemy na nim siadać. W samym centrum Jelsy znajduje się taka mała zatoczka, gdzie cumują małe statki, jakieś łodzie, więc tam nie można się kąpać, ale tutaj z drugiej strony oczywiście jest takie wzgórze domów, apartamentów i taki piękny las i tam po drugiej stronie znajduje się plaża i wiele takich zatok, więc idąc w tamtą stronę, bądź jeżeli będziecie mieli apartament po drugiej stronie, tam znajdują się plaże. A za mną znajduje się kolejny park i nim możecie spacerować do miejscowości Wyrbowska. My tam teraz pojedziemy, ale tutaj też znajdują się ścieżki rowerowe, więc jeżeli jesteście fanami rowerów i jazdy rowerami, to Wyspa Chwar oferuje wiele ścieżek i na pewno tutaj warto się przejechać rowerem z miejscowości Jelsa do miejscowości Wyrbowska. Z Jelsy jest przepiękny widok na wyspę Brać, a za wyspą Brać znajduje się już ląd. Tam możemy zobaczyć miejscowość Makarska i masyw górski Biokowo. Znajdujemy się w miejscowości Wyrbowska, która nas bardzo zachwyciła i zaskoczyła. Według mnie wygląda jak taka mała Wenecja. To wszystko, co za mną widzicie, to jest kanał stworzony przez morze. To nie jest rzeka, to jest morze, które wbija się w tą miejscowość, to małe miasteczko. Więc faktycznie są tutaj stworzone takie mostki małe i one wyglądają jak te w Wenecji. Więc nawet nie wiedzieliśmy, że tutaj to tak wygląda i jesteśmy bardzo zachwyceni tym miejscem. Co prawda teraz to morze jest troszeczkę tutaj brudne, ponieważ tam wcześniej jest remont. Na środku tej zatoczki, jak to morze troszeczkę się zwęża, jest taka mała wysepka. I tam teraz przed sezonem są jakieś remonty i ta woda tutaj jest taka, ziemia jest czerwona i w związku z tym woda też jest troszeczkę taka zabrudzona przez tą ziemię, ale niemniej jednak jest
jest to naprawdę piękne miejsce i na pewno warto tutaj odwiedzić i porobić sobie zdjęcia, no i poczuć się jak w takiej dalmatyńskiej Wenecji. Witamy w miejscowości Stary Grad. Jak sama nazwa mówi, jest to stare miasto, a jest to najstarsze miasto w Chorwacji. Więc idziemy teraz na spacer najstarszym miastem Chorwacji i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Znajdujemy się przed twierdzą Petra Hektorowicza, który był renesansowym poetą. Zbudował on tutaj swój dom, swoją twierdzę. W środku znajduje się staw, gołębnik, taki piękny ogród i mieliśmy nadzieję, że tam wejdziemy, ponieważ jest to obowiązkowe miejsce do zwiedzenia, gdy się jest w Starym Gradzie, ale ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem właśnie przeczytaliśmy, że ta twierdza jest otwarta tylko w wybrane dni, w wybrane godziny, no więc nie weszliśmy, może następnym razem, ale na pewno jest to piękne miejsce do zwiedzenia, jak tutaj będziecie. Stari Grad może poszczycić się mianem najstarszego miasta w Chorwacji ze względu na to, że Grecy z wyspy Parosa na Morzu Egejskim założyli miasto w tym miejscu, które nazwali Faros, uwaga, w 384 roku przed naszą erą. Dziękujemy, że oglądaliście nasz film do końca. My się już żegnamy z miejscowością Stary Grad. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, łapki w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmu o samej miejscowości Chwar, to ona Wam się teraz wyświetla na ekranie. Obejście i dajcie znać, czy Wam się Chwar również podoba. Do zobaczenia.